Cześć kochani, dziś mam dla Was bardzo ciekawy film, myślę, że bardzo na czasie. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś jest Black Friday, czyli Czarny Piątek. To jest taki specjalny dzień w Stanach, szczególnie w Stanach, ale przyjął się już też w innych krajach i zarówno w Anglii, i po tej stronie Europy. Coraz więcej sklepów proponuje zniżki specjalne na ten dzień i chciałabym Wam zajawić, że dziś na Picodi, czyli na dawnych kodach rabatowych.pl znajdziecie bardzo, bardzo dużo zniżek. Ja za każdym razem, kiedy robię zakupy online, sprawdzam, czy nie ma jakiegoś kodu na Picodi. Zawsze, kiedy robię zakupy na Zalando, biorę sobie zniżkę z Picodi, bo zawsze jakaś jest. Sephora, Douglas, Empik, jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o rzeczy dla dzieci, jeżeli zamawiam na przykład Lego. Mnóstwo po prostu stron, z których na co dzień korzystam i zamawiam. Sklepy z elektroniką, Media Expert i tak dalej. Także praktycznie nie robię zakupów w sieci bez sprawdzenia, czy nie ma jakiegoś kodu na Picodi. Nawet na H&M się czasem zdarzają kody. Naprawdę do wielu sklepów znajdziecie kody rabatowe, zniżki, czy to jakieś specjalne są, na przykład, że jest przecena na kurtki, czy jeansy i tak dalej, czy jakieś takie ogólne na całą stronę, czy darmowe przesyłki, także zaglądajcie, zanim zrobicie jakiekolwiek zakupy, to zaglądajcie i szczególnie dziś, jeżeli macie zamiar robić zakupy online, a wiem, że wiele osób będzie kupowało nie w sklepach stacjonarnie, a właśnie online, ja jestem jedną z tych osób, bo nie znoszę po prostu stać w kolejkach i jakby bić się o towar, pokażę Wam dziś, co zamówiłam sobie z Zalando i też brałam sobie jak zwykle kod z Picodi. Zamówiłam sobie kurtki, bo stwierdziłam, że w sumie mam jakieś kurtki z poprzednich sezonów, mam moje stare, mam jedną starą pukówkę, mam ze dwa płaszcze. Niektóre się już zniszczyły, ale chciałam też coś nowego i pokażę Wam, co przyszło. Dwie rzeczy, dwie kurtki są super, jedną będę musiała sobie albo wymienić, albo oddać. To jeszcze zobaczę, jeżeli chodzi o Zalando, to wiecie, że można bez problemu zwracać i też zamówiłam sobie już kuriera, żeby po prostu po tą rzecz mi przyszedł. Pamiętajcie, żeby zachować sobie oryginalne pudło. Tu mam całe pudło. O! Pierwsza rzecz to jest ta, której właśnie nie jestem pewna, ponieważ nie do końca się dobrze czuję w tym płaszczu. Miał dobre opinie i naprawdę ma bardzo ładny materiał, natomiast coś nie bardzo mi leży. Jest to płaszcz z New Looka, płaszcz taki grubszy, zimowy, troszeczkę może jest na mnie za krótki, także nie będę Wam tutaj mierzyć, bo nie do końca się w nim dobrze czuję, nie do końca mi dobrze leży, ale na szczęście można zawsze wymienić, mimo że właśnie coś upolujemy, coś może nam nie pasować, a także zaczynam od tego, co mi tak średnio pasuje, może to futro mi nie do końca leży, ale kolejne rzeczy już będą super, także z tym płaszczem się pożegnam i zamówię sobie inne. Kolejna rzecz, czyli kurtka puchowa i firma, z której zamówiłam Des Only. Jest to typowa gruba puchówka z takim fajnym miśkiem. Stwierdziłam, że w sumie nie mam czarnej puchówki i że mi się przyda. Co lubię, jak są tutaj ściągacze. Podoba mi się, że jest czarna i bardzo podoba mi się miś. Taki duży. O, uwielbiam po prostu takie kaptury, bo zawsze można się zakryć, nie trzeba nosić czapki. Ja zwykle właśnie tak chodzę zimą. Jest to taka dopasowana, fajna puchówka. Myślę, że naprawdę w porządku. Taka zwykła, normalna czarna kurtka. Szukam tu kieszeni. O, tutaj mam jakąś kieszeń. O, jest ocieplana. Słuchajcie, jest to miły miś w środku. Także ta jest kurtka z Onni i nawet nie była taka droga, bo szukałam czegoś w przystępnej cenie. Tak wygląda. Dobra, bierzemy drugą. Kolejna kurteczka prezentuje się tak. Jest to taka bardziej parka, oliwkowa, z białym futerkiem, tutaj z rękawami. Ma dużo takich fajnych elementów, które mi się bardzo, bardzo podobają. Jest taka... No jest taka inna, nie wiem jak ją nazwać, ale jest zupełnie inna niż wszystko, co do tej pory miałam. Naprawdę bardzo fajna kurtka. Czuję się w niej tak szykownie. Czekajcie. O, podwyższę troszeczkę. Także tak się ta kurtka prezentuje. Tutaj nie mam niestety kaptura, ale to jest taka bardziej właśnie dopasowana, szykowna kurtka. Fajnie się w niej czuję, naprawdę. Czuję, że będzie tutaj ciepła. Także to są kurtki, które mi się najbardziej spodobały. Bardzo się cieszę i z tej puchówki, i z tej. Ta jest chyba z River Island, z tego co pamiętam. Tak, ta jest z River Island, a niestety ten sklep jest u nas już zamknięty, co mnie bardzo, bardzo wkurza, bo lubiłam zawsze ten sklep i zawsze ja albo moja przyjaciółka szukałyśmy tam kurtek. Także cieszę się, że na Zalando znalazłam właśnie te i że załapałam się też na obniżkę. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, którą zamówiłam sobie drugą sztukę, to są te moje ulubione jeansy. Już Wam je pokazywałam w jakimś holu Zalando, chyba w tym, co nagrywałam z Darkiem. I te jeansy są po prostu fantastyczne. To jest taki ciemny denim. Są fajne, bo są wysokie, nic nam tutaj nie wychodzi, żadne boczki. Fajnie tak upinają, kryją niedoskonałości figury. Ładnie leżą, mają bardzo ładne kieszenie z tyłu, takie klasyczne, nie są takie rozjechane. Nie lubię, jak na pupie się rozjeżdżają tak na boki te kieszenie, powiększając ją jeszcze, albo są za małe. Wiecie, jak to jest. I dodatkowo... Podoba mi się to, że są idealne na dole, bo są takie bardziej proste, nie są aż tak bardzo, bardzo obcisłe. Także jest to świetny krój, są to jeansy ze stretchem, więc nie będą sztywne, będą takie bardziej rozciągliwe. Jeżeli lubicie takie spodnie, podlinkuję Wam na dole, mają same dobre komentarze i ja też daję im dobry komentarz. i rekomenduję, zamówiłam sobie aż drugą parę, bo naprawdę często w nich chodzę. Także jeżeli macie zamiar robić jakieś zakupy online, to koniecznie wejdźcie na Picodi i zobaczcie, czy dziś nie ma kodów, bo na pewno nie chcielibyście przegapić jakiejś zniżki. Jeszcze jedna rzecz, którą Wam chcę pokazać, to jest coś, co ostatnio kupiłam w Parfum. To już stacjonarnie, ale poszukajcie też w necie, może też będzie. To jest taki duży szal i moim zdaniem ma przepiękne kolory i powiem Wam, że nie mogłam się w ogóle przekonać do miksu oliwki z różem, jakoś mi to nie pasowało i sama mam dziś różową szminkę i oliwkową koszulę i jakoś dobrze się w tym czuję i uważam, że jednak to pasuje, ale długo mi się to nie podobało. Widziałam na kurtkach właśnie, tych parkach, takie różowe futerka i średnio mi się to podobało, ale jeżeli chodzi o taki blady róż, to jakoś to super się prezentuje i w ogóle dobrze się czuję w tym kolorze i ten szalik jest ogromny, po prostu ogromny, można się nim przykryć. Tak naprawdę jest to taki mały kocyk i można go ze sobą, nie wiem, ja na przykład mam to zawsze w samochodzie, zabieram ze sobą gdzieś tam, wiecie, gdzieś jesteście, robi się zimno, czy w jakimś pomieszczeniu zawsze można się przykryć, czy głowę sobie przykryć. Jest niesamowicie miły, także polecam Wam te szaliczki, były też w innych kolorach. Jest bardzo ciepły. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam zaprezentować, jest z Home and You. Może tak nie na temat, ale ponieważ to mówimy też o sklepach online, a tutaj też jest sklep online. Kupiłam sobie choinkę tutaj do mojego pokoju, żeby sobie położyć ją, postawić ją gdzieś w tle. Tym razem wybrałam sobie białą ze srebrnymi dodatkami, taka bardzo elegancka, klasyczna, trochę się z niej sypie brokat, ale ma lampeczki i pięknie wygląda właśnie, jak się ją zapali, już Wam pokażę. O, tak się prezentuje. Oczywiście tutaj muszę jeszcze bardziej podginać sobie te wszystkie bombki, te wszystkie gwiazdki, bo mam tą wersję z gwiazdkami, była też wersja bez gwiazdek, tylko kuleczki, także różne dostaniecie. Choinka nie była tania, bo kosztowała 200 zł, ale też skorzystałam właśnie z kuponu rabatowego i wyszło mi troszeczkę taniej, ale słuchajcie, po pierwsze uważam, że taką choinkę można zrobić samemu, jak mamy odrobinę zdolności, ale zaglądajcie właśnie dziś na kody, bo może znajdziecie właśnie jakiś kod też do takiego sklepu, żeby kupić coś taniej. Uważam, że to jest naprawdę piękna rzecz i będę musiała ją gdzieś tu postawić, nie wiem jeszcze czy z tej strony, tak jak się nagrywam, czy gdzieś bardziej z tyłu. Uważam, że naprawdę ładna i myślę, że już w kolejnych filmach będzie się tutaj pojawiać. Cześć kochani, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten trochę inny film. Specjalnie wrzucam go Wam tak wcześnie, żebyście mogli jeszcze skorzystać z ewentualnych zniżek, bo na pewno będziecie robić zakupy. Napiszcie mi koniecznie na dole, z jakich sklepów będziecie zamawiać, czy będziecie gdzieś coś kupować, czy na coś polujecie konkretnego. Ten Black Friday. Ja na pewno nie będę polować na kosmetyki, bo tego mam dużo, ale będziemy na pewno rozglądać się za jakąś elektroniką taniej, także będziemy Wam dawać znać na vlogach. No i to tyle, zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym, pa pa!